A czy ty byłeś na Pyrkonie, tak? Okej, dobrze. A ty? Nie! Ja wiem, że ten film nagrywam 2 tygodnie po tym, jak był Pyrkon. Przepraszam was bardzo, po prostu miałem takie małe ataki paniki i social anxiety w ogóle przed zrobieniem czegokolwiek, przed nagraniem czegokolwiek. Ale w końcu jest, nadrobię to bonusem pod koniec filmu. A tym bonusem będzie, uwaga, uwaga, zapytaj SCP-035. Pod koniec filmu, czyli po tych wszystkich materiałach z Pyrkonu i moim pierdoleniu o tym, jak było fajnie i w ogóle jak było miło was spotkać, będzie wstawka o tym, gdzie możecie wysyłać swoje pytania do SCP-035 i za jakiś czas powstanie materiał SCP-035 Q&A, o które byłem męczony, terroryzowany przez ostatnie parę miesięcy przynajmniej. Oto dowody, oto dowody. Ten człowiek jest niebezpieczny, on mnie prześladuje, ja boję się o swoje życie. Ale na szczęście ku jemu zadowoleniu niedługo ten materiał się pojawi. I mam nadzieję, że ku zadowoleniu większości z was, ponieważ Zapytaj SCP wraca w nowej odsłonie, jeszcze lepszej oprawie graficznej i mam nadzieję, że z jeszcze większym zapałem i ode mnie i od was, ponieważ ta seria swego czasu była naprawdę bardzo ciepło przyjęta i mam nadzieję, że tym razem też tak będzie. Ale teraz przechodzimy do meritum całego materiału, czyli do Pyrkonu. To były zwariowane 3 dni. Ja, tak jak i większość osób, z którymi się spotkałem, większość widzów, byłem pierwszy raz na Pyrkonie. No i nie wiedziałem, czego się spodziewać i moje przeżycia były dość ciekawe. I mogę je opisać tylko i wyłącznie szczęściem głupiego, ponieważ gdybym nie miał tego farta, to przez 2 noce z rzędu musiałbym spać prawie na dworcu. Ale to za chwilę wam opowiem. Bo ogólnie nie mam aż tak dużo materiału, nie nagrałem aż tak dużo, przepraszam, ale trochę tamtego jest. Na następny rok mam nadzieję, że będzie więcej osób. Albo i nie, bo w sumie i tak było was dużo, naprawdę było was dużo, tyle was było, pierwszego dnia, drugiego dnia. Wow, naprawdę. Spotkanie z wami to była najpiękniejsza, najwspanialsza rzecz, jaka mnie ostatnio spotkała. To dało mi takiego kopa motywacji. Tak więc na przyszły rok bardziej się zorganizuję. Wyodrębnię sobie parę godzin konkretnie na nagrywanie, na zaczepianie furasów i na szukanie jeszcze więcej lekarzów plagi. No i na zostawanie klasą D z moim przyjacielem 035. Ale dobra, nie spoileruję, nie spoileruję. Pyrkon Review. To jesteśmy na Pyrkonie, więc witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję tym, którzy się pojawili i tym, z którymi miałem okazję się spotkać. Dzisiaj jest zimno jak cholera. Wczoraj było upalnie, dzisiaj jest trochę chłodniej. Mam nadzieję, że jutro też będzie ciepło. I dobra, zobaczymy, co się uda z tego nagrać, więc widzimy się w filmie. Dzień pierwszy. Dzień pierwszy był ciekawy, tragiczny. Trochę nie miałem słów, jakie to wszystko ogromne, jakie to wszystko dobrze zorganizowane przede wszystkim. Po prostu nie umiałem się sam w tym odnaleźć, bo nie jechałem z żadną ekipą, po prostu przyjechałem sam. Ale jak to następnego dnia stwierdziłem, ekipa czekała już na mnie. Szczególnie tego pierwszego dnia mieliśmy takie spotkanie przed spotkaniem oficjalnym, gdzie łaziliśmy sobie bez celu, ponieważ nadal byłem zagubioną owieczką i nie wiedziałem, co się dzieje, nie wiedziałem kompletnie, gdzie iść, co jest gdzie. Ale z wami było o wiele przyjemniej, to na pewno. Zrobiliśmy sobie parę zdjęć. Pierwszego dnia naliczyłem około 15 fury. To nie jest fakt, którego potrzeba wejście do życia, ale... ale było ich sporo. No i pierwszego dnia był tego typu motyw, że chciałem sobie z koleżanką pójść na Avengers Endgame, bo akurat niedawno wyszedł. I chciałem się uchronić przed spoilerami, bo pewnie większość osób na Pyrkonie już oglądała, albo przynajmniej znajdą się fani, którzy głośno rozmawiając o filmie mogliby mi co nieco zaspoilerować. Film przewspaniały, polecam wszystkim fanom Marvela, piękne podsumowanie całego uniwersum. Natomiast sytuacja po filmie była trochę bardziej skomplikowana, bo myślałem, że mam nocleg poza Pyrkonem. Okazało się, że jednak nie. I jednak muszę wracać na Pyrkon ze wszystkimi swoimi tobołkami i ogarnąć sobie nocleg na sleep roomie, czyli na specjalnie wydzielonej hali, gdzie można było się przekimać po prostu. Ach, i wyobraźcie sobie teraz mnie o północy, mały zagubiony Pio, idzie sobie przez park, w środku Poznania, nie ma pojęcia gdzie iść, jest sam i wie jedno, jest w dupie, nie wie co teraz. W końcu doczłapałem się na ten Pyrkon, spotkałem się z Kubą, pozdrawiam cię, jest genialnym człowiekiem w ogóle. Posiedzieliśmy sobie, pogadaliśmy, jeszcze trochę przeżywałem to błąkanie się po Poznaniu, ale wszystko ostatecznie się skończyło dobrze. Znalazłem sobie jakimś cudem miejsce na sleep roomie. Okazuje się, że gdybym jednak miał nocleg poza Pyrkonem i następnego dnia chciał przyjść na sleep room, nie było miejsc, po prostu nie było miejsc, było tak dużo osób,
że nie można było się przespać następnego dnia. Natomiast miałem tego farta, szczęście w nieszczęściu, głupi ma zawsze szczęście. Pierwszy dzień, piątek, skończył się tym, że do czwartej graliśmy w planszówki. Spanko o piątej, wstać o dziewiątej i spotkanie o czternastej. Ja cały czas mówię spotkanie, cały czas mówię meet, ale w zasadzie to było po prostu takie bardziej cześć. Chodźmy gdzieś, zróbmy coś. Rozbiliśmy się w tą grupkę i hehe, fajnie było. Naprawdę miło było was spotkać. Akurat z tego naszego spotkania nie mam za dużo materiału, ale mam z innych dziwnych rzeczy. Między innymi jak zagubiony piofliś z kamerą w ręku, a potem bez kamery w ręku szukał kontentu i szukał SCP w najdziwniejszych miejscach. Halo? 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 Ozyr? Halo? Mój kontent? Halo? Halo? Nie ma. Nie ma. Gdzie on jest? Gdzie jest mój kontent? Nie ma. Gdzie jest mój kontent? Co się stało? Czekamy. Halo? Chyba nie ma kontentu. Idziemy szukać kontent. Trzeba. I ostatecznie znalazłem. Znalazłem kontent, ponieważ znalazłem SCP-035, za którego był przebrany mój znajomy Kinro. Możecie go znać jako narrator serii Containment Bridge, do której ponownie serdecznie zapraszam. 343 zesłał na nas deszcz, żeby ukarać nas za twoje spierdolenie i za brak kontentu. Ale widzę tam kontent. Widzę, widzisz? Widzisz? To jest! O ty! Góra, szukam Ezyra. Jest? Nie, nie ma go. Szukam go w śmietniku, ale nie znalazłem. Co nie? Znalazłem to za zawsze, tylko jego filmy. Więc spędziliśmy trochę z nim czasu i uwaga, uwaga, awansowałem na klasę D. Tak więc to było całkiem śmieszne. Udało nam się znaleźć SCP-035. Szukamy 049. Szukamy lekarza plagi, jest dobra. A tu nigdy nie uciekaj. Nigdy nie uciekaj. Ja się tutaj będę trzymał. Zaraz znajdziemy go, znajdziemy go. Nadal się błąkaliśmy bez celu, ale przynajmniej błąkaliśmy się bez celu razem i robiliśmy różne dziwne rzeczy. Zaczepianie furasów wchodzi w robienie dziwnych rzeczy. Drugiego dnia doliczyłem już chyba do jakichś 30 furasów. Tak więc ich liczba cały czas wzrastała. Tu jest dobry znak! Jaki? Znalazłem znak! A tu jest zła rzecz! Tu powstali kapitan. Tak. Miałem nadzieję, że to jest dildo. Trzeci dzień był już taki chillowy, już nie było żadnych spotkań, po prostu już się powoli rozchodziliśmy, powoli się ogarnialiśmy. Doliczyłem do 40 fury. Aj, byłbym zapomniał. Takie rzeczy nie można zapomnieć. Dziękuję Paulinie za wspaniały rysunek. Jest w mojej teczuszce ściśle tajne, łamane przez poufne. Moje serduszko się roztopiło podczas tamtych trzech dni. I to nie dlatego, że w piątek było po prostu tak cholernie gorąco. Po prostu przez was, no. I mean, that's gay. That's fucking gay. Hey boss, that's pretty gay. Tak więc to było Pyrkon Review. A teraz przechodzimy do części, która możliwe, że jakąś część z was interesuje odrobinę bardziej. A mianowicie, zapytaj SCP-035. Zostawiłem to na koniec tylko i wyłącznie dlatego, żebyście obejrzeli tamtą część o Pyrkonie, ponieważ była bardzo ważna. Tak więc skoro dotarłeś już aż tutaj, no to gratuluję. Objaśniam, co i jak z pytaniami do SCP-035. Muszę to wymyślić na poczekaniu, bo nic nie przygotowałem. W pierwszej kolejności będą brane pytania z grupy na Facebooku. Tam będzie osobny post, osobne ogłoszenie na temat zapytaj SCP-035. Parę oczywiście wezmę spod tego filmu. Tak więc pod tym filmem też piszcie pytanie do SCP-035. Napiszcie je w takiej formie, po prostu napiszcie pytanie do SCP-035. No i tutaj cytat tego pytania.
tylko pytania w takim formacie zostaną przyjęte, żeby zrobić jakąkolwiek selekcję jakościową tych pytań. Chyba, że macie jakiś inny sposób, który wybije się ponad to wszystko, może wezmę go pod uwagę. To by było na tyle. Przełamałem się w końcu, żeby to nagrać, żeby stanąć przed kamerą. Możecie mi pogratulować. Jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście i widzimy się w następnym filmie.